Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Czy uwierzycie, że w tym pudełeczku jest sprzęt, który bije na głowę? Nowe RTX-y. Ja też w to nie wierzyłem, dlatego postanowiłem to sprawdzić. Zapraszam was na prezentację, unboxing tego właśnie oto MacBook Air w wersji 16 GB, 256 GB dysk oraz potężny procesor M1, który zrobił ogromną rewolucję na rynku. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest wart swojej ceny, czyli w granicach 6000 zł aktualnie taki sprzęt kosztuje, ale czy warto w niego zainwestować? Zapraszam do oglądania. Tak jak to już przyzwyczailiśmy się do produktów Apple, pudełeczko jest estetyczne i nie pozwala przejść obok niego obojętnie. I tu już nasze pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Także dalej zabieramy się za rozpakowanie naszego tajemniczego boxa. Oczywiście wszystko jest zafoliowane, także zobaczycie, co ten producent nam oferuje, co możemy uzyskać po rozpakowaniu takiego to naszego pudełka, który otrzymamy po zakupie MacBooka Air. Moja wersja to Silver, czyli w wersji srebrnej, jak wspominałem, 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB dysk. Na pierwszy rzut oka prezentuje się to bardzo, bardzo ciekawie. Przede wszystkim grubość Maca robi wrażenie. W pudełeczku jeszcze znajdziemy kabel ładujący. Tutaj jest on z końcówkami USB-C. Po rozwinięciu kabel okazuje się zaskakująco długi, więc nie będzie problemu, aby podłączyć naszą ładowarkę gdzieś dalej niż siedzimy. No i do tego mamy instrukcję obsługi, informacje dotyczące naszego produktu, recyklingu i podstawowych informacji, które możemy znaleźć, no i już standardowe naklejeczki, tym razem w kolorze silver, ponieważ nasz komputer jest srebrny. Jeśli kupicie złoty, będą one złote, także fajny dodatek. Oczywiście ładowareczka jest ona 30-watowa, także nie jest to najszybsza ładowarka, ale przynajmniej pozwala zaoszczędzić tą baterię i jej żywotność. Pasuje tu oczywiście ten kabelek, który załączony mamy w komplecie. Jest to wejście USB-C, także nie będzie problemu z dopasowaniem kompatybilnych kabli, tak jak wcześniej mieliśmy Lightning i czasem te wejścia nie były kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami, a tutaj nie będzie z tym problemu. To, co z informacji na naszej ładowarce, możemy uzyskać prąd ładowania. Nic więcej w pudełeczku już nie znajdziemy od naszego producenta i tak jak to na Apple w ostatnich czasach widzieliśmy, fajnie, że jest w ogóle ładowarka i kabel, ponieważ już do iPhone'ów najnowszych niestety tego nie ma. No ale cóż, za 6000 cóż możemy się spodziewać. Także odklejamy naszą folię z naszego maczka. Jest to wersja 13-calowa. Airy aktualnie występują tylko w takiej wersji. Poczekamy na procesory M1 Max i Pro. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądać. Całość prezentuje się przede wszystkim bardzo cieniutko. W najgrubszym miejscu Mac ma 1,5 cm, trochę ponad 1,5 cm. Na boku mamy wejścia USB-C Thunderbolt, tylko właśnie USB-C, brak tutaj tradycyjnych USB. Z drugiej strony wejście słuchawkowe 3,5 mm jack, czyli bardzo fajnie. No i oczywiście legendarna już grubość Maca z przodu, czyli 0,40 mm. Fajnie się to prezentuje. Sprawdźmy więc, co uzyskamy po otwarciu naszego Maca. Najbezpieczniej otwierać naszego Maca poprzez wcięcie na ekranie. Usłyszymy tutaj tradycyjny odgłos już znany z poprzednich wersji MacBooków Air. Wstrzymane to było w ostatnich Macach, ale jak słyszymy, powróciło. Oczywiście w ustawieniach możemy sobie to wyłączyć, jeśli ten dźwięk najzwyczajniej był dla was zbyt irytujący. Następnie ekran powitalny już po kilku sekundach nas wita, więc wystarczy, że wybierzemy język, połączymy się z siecią Wi-Fi i można powiedzieć, że mamy skonfigurowany nasz Mac. Oczywiście tu Mac ze względu na ograniczenia wtyczek niestety nie połączymy się przez kabel sieciowy, więc musimy tutaj użyć tylko naszego routera i Wi-Fi. Wejścia na kartę pamięci nie mamy. Ja tworzę nowe Apple ID, czyli jeśli macie już swoje konto iCloud, to oczywiście możecie tutaj jego użyć. Ja konfiguruję wszystko na nowo, czyli podaję moje dane, imię, nazwisko,
oraz tworzę nowy adres e-mail. Po chwili konto jest utworzone, pęk kluczy i różne konfiguracje dotyczące menu, ustawień naszego Maca można zrobić później, także chyba, że któreś z funkcji Was interesują, to oczywiście konfigurujecie je sobie od razu. Poszukiwania, czyli lokalizacja naszego maczka jest tutaj ciekawą opcją, ponieważ w razie zagubienia, kradzieży naszego Maca możemy go zlokalizować, więc warto tą usługę sobie włączyć, aby nasz Mac był bezpieczniejszy, czyli tą lokalizację sobie zaznaczamy co do analiz, jeśli chodzi o Apple, aby wysyłać do nich nasze analizy danych i użytkowania. Nie polecam, ponieważ myślę, że Apple ma dosyć tych danych i my jako użytkownicy tu z Polski nie przyczynimy się do rozwoju Apple, chyba że chcecie, oczywiście nie jest to zabronione, aczkolwiek może dodatkowo spowalniać i wykorzystać przesyłanie danych w waszym komputerze, jeśli macie na przykład limitowane gigabajty w waszym abonamencie. Co do Siri, niestety pomijany tu jest język polski, bo mamy Siri w języku tylko angielskim. Jeśli Was interesuje, to możecie sobie ją skonfigurować. Jeśli nie, no to możecie pominąć ten krok. Wybieramy język angielski, ale można wybrać szereg innych języków: niemiecki, francuski, chiński, także oprócz polskiego praktycznie cały świat. Wybieramy sobie język, no i testujemy głosy. Choose the voice you'd like me to use. You can change it later in system preferences. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. You can change it later in system preferences. Czyli dwa głosy, męski i damski, który Wam bardziej do gustu przypadnie, sobie wybieracie. Następnie ulepszanie Siri. Tutaj robię nie teraz, ponieważ to chodzi o skonfigurowanie waszego głosu, więc Hey Siri sobie podacie, czy też skonfigurujecie nieco później, jeśli będziecie mieli chwilę czasu. Szyfrowanie dysku. Jest to opcja zabezpieczenia waszych danych, czyli warto to sobie kliknąć, przede wszystkim dlatego, że nasz procesor tutaj i pamięć jest i tak wlutowana w naszą płytę główną, więc nie mamy możliwości jakby przełożenia tu dysku do innego komputera, więc i tak on by nie działał pod innym komputerem, więc warto go sobie zaszyfrować, ponieważ on działa jedynie i z tym komputerem, chyba że wylutujemy go, ale to już specjalistyczne lutowanie jest wymagane, więc ja włączam sobie najzwyczajniej też zabezpieczenie w postaci szyfrowania danych. Następnym zabezpieczeniem jest Touch ID, czyli po uruchomieniu naszego komputera wymagane to będzie, abyśmy nasz komputer potwierdzili właśnie naszym odciskiem palca. Wystarczy kilka podniesień, uniesień naszego palca i już jest to skonfigurowane. Pay pomijam, czyli płatności. Jeśli będziecie chcieli, to można to sobie skonfigurować od razu. Wtedy będzie użyta kamerka internetowa, niestety w wersji HD 720 pikseli, która jest bardzo słaba jak na dane tego komputera, ale wystarczająca, aby w jakiś sposób używać tego waszego Maca do rozmów online i konwersacji przez właśnie internet. Po chwili już jest skonfigurowany nasz MacBook, co znajdziemy na pulpicie nowego systemu, bo jest to przystosowany już pod naszego MacBooka z procesorem M1, czyli z tym potężnym procesorem, jak się chwali Apple, czy rzeczywiście tak jest. Oczywiście ja to wszystko sprawdzę, zweryfikuję w następnych odcinkach, zobaczycie testy tego właśnie sprzętu, ponieważ zakupiłem go dla siebie na własny użytek, do domowego użytku. Aktualnie do obróbki przede wszystkim wideo używałem stacjonarnego komputera z RTX 3060 Ti, taką grafiką. Sprawdzę, czy rzeczywiście będzie on lepszy od tego RTX-a. Z danych macOS Monterey, czyli przystosowany już nowy system pod procesory M1, 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB dysku. Jak widzimy, 216 GB wolne, czyli po tym zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu już trochę tych gigabajtów jest zajęte przez najzwyczajniej system. Gwarancja zaczyna biec rok czasu od
chwili uruchomienia naszego komputera. W zasobach użyczymy takie rzeczy jak właśnie instrukcja obsługi, pomoc, wsparcie, czyli support będzie nas wspierał przez ten rok czasu. Oczywiście z racji rękojmi możemy ubiegać się również o gwarancję dwuletnią, także nie dajcie się zrobić na szaro, aby te po roku czasu i dłużej odmówiono Wam jakichś napraw gwarancyjnych. Podsumowując, komputer naprawdę prezentuje się przede wszystkim bardzo, bardzo okazale. Wygląda to wszystko bardzo fajnie, bardzo ładnie i estetycznie. Ale czy rzeczywiście w prywatnym życiu będzie nam na tyle pomocny, że warto wydać za niego takie pieniądze? Sprawdzę to, przetestuję. Przetestuję jego moc, przetestuję go pod innymi względami. Także już dziś zapraszam Was na kolejne odcinki, więc nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić kolejnych produkcji, na które Was serdecznie zapraszam. Także więcej prezentacji tego sprzętu na moim kanale, więc zapraszam Was do oglądania i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!